powołaniem każdego artysty jest służba sztuce. Ignacy Jan Paderewski niewątpliwie to powołanie spełniał pięknie, ale bodaj jeszcze piękniej służył ojczyźnie. Ja myślę, że rok 1918 na pewno inaczej zapisałby się w polskiej historii, gdyby w tamtym czasie Paderewski nie miał tak wybitnej pozycji w ówczesnym świecie. Mamy wszyscy świadomość, że rekonstrukcji państwa nie dokonuje się z dnia na dzień, że potrzebna jest pewien pomyślny splot okoliczności, a tym splotem był upadek państw zaborczych, ale potrzebna jest też pomyślna atmosfera w salonach politycznych, ponieważ to w nich właśnie kształtuje się postać świata. My żyjemy w takich czasach, że o losach wielu decyduje niewielu, a Jałta świadczy o tym, że czasem bardzo niewielu. No i podobnie było w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej. Także tu bezcenna była ta aura, którą Ignacy Jan Paderewski kreował wśród premierów, mężów stanu, prezydentów i polityków różnych. Tytuł tego forum jest Polacy na drogach świata, droga Ignacego Paderewskiego. No przede wszystkim droga na parnas muzyczny. Droga, która była z początku ciernista, ponieważ po studiach w Konserwatorium Warszawskim, w Akademii Muzycznej w Berlinie, Paderewski zjawia się w Wiedniu. Ma już spory dorobek kompozytorski. Jest to młody, 25-letni kompozytor, ale pianista, no cóż, cały czas walczy z trudnościami, z oporem materii, jest pianistą niegotowym i staje przed wielkim mistrzem, legendą. Teodor Leszewicki, urodzony w Łańcucie, staje przed nim i ten mu mówi: wie pan, odradzam pianistykę, no bo pan ma złe nawyki, ma pan wspaniały instynkt muzyczny, ale w tym wieku tego już się wykorzenić nie da. No, proszę państwa, chyba miał rację, ponieważ jeśli spojrzymy na granice wieku sukcesu konkursowego w wymiarze światowym, to wystarczy przywołać Mauricio Poliniego, 18-letni zwycięzca konkursu szopenowskiego, podobnie Christian Zimmermann. A więc nie zdarzyło się, żeby człowiek, który ma trudności techniczne w wieku 20 lat, czegokolwiek mógł dokonać w świecie estrady. Ale stał się cud właściwie, jedyny właściwie w historii pianistyki, dzięki tytanicznej pracy, dzięki charyzmie, dzięki determinacji Paderewski osiągnął doskonałość w pianistyce, no ale też i dzięki charyzmie swojego mistrza. Sam Paderewski wspomina o Leszetyckim po latach tak: nie znałem i do dziś nie znam nikogo, kto by go dorównał. Nikt absolutnie nie może się z nim porównać jako pedagog olbrzym, wobec którego wszyscy inni są tylko karłami. Jest taka paremia, taka wypowiedź starożytnego mistrza retoryki, który powiedział tak: jeśli ktoś został pouczony przez drugiego, to nazywa się go synem, a tamtego ojcem. I rzeczywiście między mistrzem a uczniem, a szczególnie w pedagogice artystycznej, zachowuje się niezwykła więź pokrewieństwa i ta więź rozciąga się na kilka pokoleń. Mistrz przekazuje uczniowi tradycję, uosabia tę tradycję, jest ogniwem w łańcuchu tradycji, no i tę tradycję przejmuje uczeń ucznia i tak dalej. Proszę państwa, z największą przyjemnością zwracam państwu uwagę, że na konkursie szopenowskim ostatniej edycji, który zakończył się kilka miesięcy temu, wszyscy główni laureaci, to znaczy Koreańczyk Song Jin-cho, Kate Liu, natchniona, urodzona w Singapurze, która właściwie swą grą ewokuje atmosferę gry Fryderyka Chopina, następnie Eric Liu, Chińczyk, kształcony w Stanach Zjednoczonych, następnie Yiketon Yang, Kanadyjczyk, kształcony w Kanadzie, wszyscy oni w czwartym pokoleniu są dziedzicami tradycji Teodora Leszetyckiego. To jest triumf tego wielkiego Polaka, działającego w Wiedniu, który wyprowadził na szerokie wody Ignacego Paderewskiego, i to triumf Leszetyckiego, który dokonał się w postaci zwycięstwa jego progenitury, prawda,
stulecie śmierci Teodora Leszczyńskiego. 1915 Leszczyński umiera. No więc Paderewski, mając 29 lat, co jest w ogóle przypadkiem niespotykanym, debiutuje w Wiedniu i od tego momentu zaczyna się pasmo jego wielkich triumfów, najpierw na estradzie w centrach europejskich, Paryż, Londyn, Berlin, Włochy, no a następnie te legendarne tournée w Stanach Zjednoczonych, pierwsze miało miejsce w 1891 roku, ponad 100 koncertów. Ameryka zupełnie oszalała na punkcie gry Ignacego Paderewskiego. Recenzenci pisali: Paderewski rozporządza nie tylko wizjonerską grą, która działa na słuchaczy jakimiś nieuchwytnymi fluidami i stwarza nastrój psychozy. Jego gra jest czymś nieziemskim, dotychczas niespotykanym. Porusza najgłębsze i najbardziej delikatne uczucia, cudownie gra na strunach ludzkich serc. Ale ten wyjazd, ten triumf artystyczny łączy się jednocześnie z niezwykłym momentem w historii Polonii amerykańskiej. Paderewski jakoś budzi do życia tę Polonię, aktywizuje ją, integruje wokół spraw polskich, no i przede wszystkim otoczył opieką Komitet Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki i właściwie ułożył na budowę tego pomnika. Drugie tournée, rok 1893 i trzecie tournée. To są coraz większe triumfy, nazywają go Napoleonem fortepianu. Rzeczywiście nikt dotąd, żaden z muzyków tak w stopniu nie podbił publiczności amerykańskiej, a przy tym oczywiście nawiązuje przyjaźnie z ważnymi postaciami, później wielkimi tego świata. Otóż podczas trzeciego tournée organizatorem koncertu Stanford University był Herbert Hoover, późniejszy prezydent amerykański. Zaprzyjaźnił się oczywiście z nim Paderewski i to dzięki tej przyjaźni po I wojnie światowej głodnym dzieciom Ameryka przysyłała pomoc żywnościową. Proszę Państwa, życie każdego z nas ma sens o tyle, o ile jest darem dla innych. Paderewski jak mało kto był tego świadom, dlatego był no, niezwykłej miary altruistą. Bardzo często organizował koncerty na cele społeczne. I tak, ja zacytuję tylko z kilkuset inicjatyw kilka. Otóż finansował budowę pomnika Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Współfinansował budowę teatru w Poznaniu, który do dzisiaj stoi. Na frontonie napis Naród sobie. Współfinansował w znacznym stopniu budowę hotelu Bristol w Warszawie. Współfinansował pierwsze sanatorium przeciwdrożnicze w Zakopanem, a dołożyli się do tej inicjatywy Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska-Curie. Ale przede wszystkim współfinansował tak ważną dla scementowania duszy polskiej w tamtym czasie, jeszcze zaborów, inicjatywę, którą była budowa filharmonii w Warszawie. Co za tempo? 5 maja 1900 roku pierwsze fundamenty się kopią, a 17 miesięcy później gotowy gmach, jeden z najwspanialszych salonów muzycznych świata, stoi i czeka na inaugurację, która ma miejsce 5 listopada 1901 roku. Już gotowe organy były nawet we wnętrzu filharmonii. Cudowna orkiestra prowadzona przez Emila Młynarskiego, pierwszy skrzypek Paweł Kochański, pierwszy skrzypek przy drugim pulpicie Grzegorz Wittenberg, wtedy jeszcze nie dyrygent, a co to za grono muzyków. No i ten koncert inauguracyjny, na który zjechali się Polacy z całej Polski, ale też delegacje Berlin, Moskwa, Londyn, Wiedeń, to było wydarzenie w Europie. Powołanie do życia filharmonii w kraju, który nie istniał na mapie, prawda? No i oczywiście występ samego Paderewskiego, grał cudownie koncert Amor, dyrygował Emil Młynarski, a potem do 12 trwała ta niezwykła, to misterium muzyki. Paderewski grał solo, ballady, nocturny, mazurki, polonezy. Recenzent pisał: zdawało się, że to Chopin wstał z grobu, że to on sam, wielki, niezrównany, grą swoją zachwyca i porywa. Ale najbardziej niezwykłym darem Ignacego Paderewskiego dla narodu była budowa pomnika z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie.
wspomina w pamiętnikach. Mając 10 lat czytałem opis bitwy pod Grunwaldem stoczonej w roku 410 w czasie wojny z Krzyżakami. Bitwa ta była olbrzymim zwycięstwem Polski. Przyszło mi wtedy na myśl, że skoro rok 1910 będzie 500. Rocznicą tego zwycięstwa, byłoby wspaniale, gdybym mógł uczcić tę wielką rocznicę wzniesieniem pięknego pomnika. To pisze, to wspomina 10-letniego chłopca, prawda? Całe życie zbierałem na ten cel pieniądze, odkładając pewną część z każdej zarobionej sumy. 2 lata przed rocznicą jedzie do Paryża, ma kontakt z Władysławem Mickiewiczem, ten mu poleca rzeźbiarza, jest nim Antoni Wiwulski, chory na gruźlicę, leczy go Paderewski, tworzy mu atelier w Szwajcarii, przygotowuje wspaniałą rzeźbę. Powołany został Komitet Budowy Pomnika, Komitet Grunwaldzki, który wydał odezwę do Polaków, ogłaszając dzień 15 lipca Świętem Narodowym i zapraszając Polaków ze wszystkich zaborów, a także z wychodztwa. Proszę Państwa, na długo przed uroczystościami zaczęła ściągać do Krakowa ludność z Galicji, Śląska, Mazowsza, Pomorza, Warmii, Mazur, Wielkopolski. Na 3 dni przed świętem wstrzymano ruch pociągów towarowych do Krakowa. Takie było zagęszczenie tych pociągów pasażerskich. A delegacje, jakie to było wydarzenie w skali świata, przysłały Lublana, Ołomuniec, Brno, Zagrzeb, Belgrad. Dojechali przedstawiciele Polonii z Ameryki, Węgier, Słowacji, Rosji, oczywiście z Ameryki. Z tej okazji Jan Kasprowicz napisał wiersz, który był wydrukowany w 100 tysięcy egzemplarzy. No i oczywiście muszę Państwu ten wiersz przypomnieć. Grunwaldzkie pola, pełne chwały, na których wróg śmiertelny padł, wielką ścieś wiarę przekazały nam, dzieciom późnych lat. Nie mamy zbrojnych dziś rycerzy i nie przewodzi nam już król, a przecież każdy w przyszłość wierzy w plon tych chwalebnych pól. Grunwaldzkie pola, ponad wami powiał zwycięski sztandar nasz, a dziś tchórzostwo go nie splami, naród ma nad nim straż. Ma go w swej pieczy naród Boży, który z okrzykiem zbaw nas, zbaw, i dziś przed nikim się nie stworzy w obronie swoich praw. Znana mu bowiem jest nowina, świadectwo dawnych wiecznych kar, że tylko lud, gdy się nie zgina, wiecznego życia wart. Grunwaldzkie pola pełne chwały, na których wróg śmiertelny padł, wielką ścieś moc nam przekazały, nam, dzieciom cnoimy. No i wreszcie sama uroczystość, 15 lipca, południe, msza święta, uroczysta w Kościele Mariackim. Na organach gra sam Feliks Nowowiejski, wspaniały kompozytor, cudowny organista, improwizator, który improwizuje na temat roty. On skomponował właśnie muzykę do tekstu Marii Konopnickiej. No a kazanie wygłosił, cudowne kazanie patriotyczne, ksiądz biskup Władysław Pandurski, który wieńcząc to swoje wystąpienie cytował słowa samego Paderewskiego. Nie dać się ruszyć z ziemi, z wiary, z języka, z ducha polskiego, stać murem, aż przyjdzie odrodzenie. No i wreszcie zabrzmiała rota, 1500-osobowy chór, śpiewacy ze wszystkich zaborów, przy odsłonięciu samego pomnika. Śpiewali tę cudowną pieśń, a uroczystość właściwie wieńczyła mowa Paderewskiego, której fragment końcowy muszę Państwu zacytować. Mówi o oddaniu pomnika narodowi. Niech ją więc naród tę ofiarę miłościwie przyjąć raczy. Pragniemy gorąco, by każdy Polak i Litwin, każdy rodak z dawnych dzielnic ojczyzny, przez oceanu spoglądał na ten pomnik jako na znak wspólnej przeszłości, świadectwo wspólnej chwały, zapowiedź lepszych czasów, jako na cząstkę własnej wiarą silnej duszy. Prastarej ukochanej stolicy naszej oddajemy to dzieło we władanie wieczyste, na cokole pomnika nas, praojcom na chwałę, braciom na otuchę.
150 tysięcy ludzi brało udział w tych uroczystościach. Trwały kilka dni, ozdobione też patriotycznymi spektaklami teatralnymi. No proszę Państwa, w tym momencie 50-letni Ignacy Paderewski urasta na duchowego przywódcę narodu polskiego. Wskazał Polakom, że mamy przeszłość, z której możemy być dumni, że musimy spełniać testament minionych pokoleń i że pora wstać z kolan, o czym expressis verbis mówi Kasprowicz w swoim wierszu. No i potem kilka dni później Paderewski z małżonką zjawia się w Londynie, bo jest stulecie urodzin Fryderyka Chopina, ma miejsce prawykonanie polskie jego opery Mandru, jego symfonii Polonia, no i ma miejsce akademia w Teatrze Skarbka uczci Fryderyka Chopina, na której to akademii Paderewski w cudownych słowach uświadamia Polakom, czym jest Chopin w naszej kulturze. I mówi między innymi: w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbroniono. Barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatki i szlachecki brzęk szabel naszych, kos chłopskich połyski, jęki piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń. Proszę zwrócić uwagę, że Paderewski był człowiekiem wielu talentów. Jak cudownym był mówcą, no do tego, żeby tak mówić, to trzeba było mieć pewną kulturę humanistyczną. Skąd ją miał? Miał jedynego nauczyciela, którym był Michał Wabiański, powstaniec listopadowy, emigrant francuski, wrócił z emigracji i kształcił kilkuletniego Ignasia, uczył go wszystkiego, geografii, historii, języków obcych, przede wszystkim literatury polskiej i miłości do ojczyzny. Pierwsza wojna światowa, Paderewski przewidział, że główny ciężar walk w pierwszym okresie będzie na ziemiach polskich. Tu dokonywały się rekwizycje, kontrybucje, tu miały miejsce mordy, rabunki, gwałty. Przy tym jaką cenę płaciła Polska? Mianowicie pod broń powołano w trzech zaborach 3,5 miliona Polaków. To w skali dzisiejszej populacji mniej więcej 7 milionów. Co sobie wyobrażacie, jaka to była cena? A oczywiście willa Paderewskiego w Szwajcarii stała się centrum spotkań, dyskusji, konferencji i to tam zrodziła się idea powołania komitetu pomocy ofiarom wojny w Polsce. Tam w pokoju Paderewskiego na pierwszym piętrze był Henryk Sienkiewicz, był Władysław Mickiewicz. Ogłoszono istnienie oficjalne komitetu WWI w Szwajcarii, stworzono filię tego komitetu we Francji, w Anglii, no oczywiście dzięki koneksjom w środowiskach artystycznych i politycznych samego Ignacego Paderewskiego. No oczywiście komitet był nie tylko akcją charytatywną, ale też okazją do uświadamiania społeczności europejskiej, czym jest Polska, prawda? Stawiania tej kwestii na forum. Powołano centralną agencję prasową, która budowała świadomość tej opinii europejskiej. Proszę Państwa, w kilka miesięcy, jakie to było środowisko, w kilka miesięcy wydano czterotomową encyklopedię wiedzy o Polsce w języku francuskim w 1915 roku. No i wreszcie w 1915 roku w kwietniu Paderewski zjawia się w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdża po to i tu będzie 3,5 roku prowadził swoją akcję. Witany jest oczywiście przez dziennikarzy w porcie, mówi, że przyjechał po to, żeby właśnie powołać taki komitet pomocy ofiarom wojny w jego ojczyźnie, tak straszliwie dotkniętej w tej wojnie. No i że tutaj będzie oczywiście liczył na życzliwość i zainteresowanie społeczeństwa amerykańskiego. Proszę Państwa, doradca prezydenta Wilsona, a jednocześnie jego sekretarz, Edward House, sprawił, że już nowy rok, 1916 roku, można? Nowy rok był właśnie dniem zbiórki funduszy na pomoc ofiarom wojny w Polsce. 1916 rok, 1 stycznia. To wszystko Paderewski. Sam Kendra, Władysław, nasz znakomity pianista, napisał książkę o Ignacym Paderewskim i pisał tak.
A w ogóle te, w ciągu tych 3,5 roku, bo Paderewski wyjechał z Ameryki 10 listopada 1918, Paderewski dał 340 koncertów i na każdym z tych koncertów przemawiał w sprawie polskiej, Kendra. Na każdym z koncertów, które grał w USA, mówił około pół godziny, po czym siadał do fortepianu i grał muzykę polską. Dzięki wysiłkom Paderewskiego Polska stała się znana w Ameryce, jak nigdy przedtem. On sam zaś z własnej kieszeni ułożył sumy wielkie na cele dobroczynne. Paderewski jak nikt przewidział rolę, jaką Stany Zjednoczone odegrają w tej wojnie. Polska miała w nim najlepszego adwokata w sprawie swojej niepodległości. 8 stycznia 1917 roku Edward House wyraził prośbę samego prezydenta Wilsona, by Paderewski opracował memoriał dotyczący sprawy polskiej. Mimo ogromnego zaabsorbowania koncertami, nocami siedział, ten memoriał opracował. No, scharakteryzował w nim historię naszego kraju, opisał jego ziemię, zarysował wizję przyszłego ustroju, a przede wszystkim położył akcent na kwestii dostępu Polski do morza i jednocześnie z dostępem do Gdańska, bo to było warunkiem naszego rozwoju. Dzięki temu memoriałowi 22 stycznia, czyli 2 tygodnie później, 1917, Wilson w orędziu do Senatu tym razem mówi: uważam to za rzecz pewną, że mężowie stanu wszędzie zgodni są co do tego, iż powinna istnieć zjednoczona, niepodległa i samodzielna Polska. A rok później, 8 stycznia 1918, w orędziu do kongresu, 14-punktowym, 13 punkt, ten słynny Wilson poświęca kwestii polskiej. I mówi: powinno być ustanowione niepodległe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez polską ludność, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza, a którego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna powinna być zagwarantowana paktem międzynarodowym. Inna kwestia. Też za tym stoi Paderewski. Nie chciał, mówił, nie chcemy, by młodzież polską pędzono do walki bez celu, na śmierć bez chwały. Więc Pershing, generał Pershing nie zgodził się na tworzenie armii polskiej w łonie armii amerykańskiej, ale wyraził zgodę na to, o co zwrócił się do prezydenta Wilsona sam Ignacy Paderewski, o tworzenie armii polskiej we Francji. I rzeczywiście taką zgodę Departament Wojny wydał. Ale ja tutaj cofnę się do roku 1910, do uroczystości w związku z inauguracją pomnika Grunwaldzkiego, gdzie zjechała się też młodzież Sokolstwa Polskiego i również Sokolstwo Polonijne przyjechało, reprezentowane było przez Kazimierza Szychlińskiego, który odpowiadając na zarzut, jakoby Polacy w Ameryce mieli się wynaradowiać, mówił: przeciwnie, wielka idea Polski, myśl o odbudowaniu ojczyzny, jest głównym bodźcem naszej pracy. A jeśli kiedyś Matka Polska zawezwie pomocy od synów swoich za oceanem, to nie setki, lecz tysiące pospieszą na pomoc. I tak się stało. Powstała Armia Polska we Francji, został zaprzysiężony jako jej dowódca generał Józef Haller. Ten rok 1917 to jest też rok uformowania się Komitetu Narodowego Polskiego, który był takim substytutem władzy państwa, które jeszcze nie istniało, dopiero przebijało się do niepodległości. Przewodniczył mu Roman Dmowski, ale uważał, że reprezentantem komitetu owego wobec sojuszników w Anglii, Francji, Stanach, we Włoszech powinien być wyłącznie Paderewski. I zwrócił się we wrześniu 1917 roku do Paderewskiego z takim listem: ponieważ nasz komitet w każdym z tych krajów musi być reprezentowany i przeto dobro sprawy wymaga, żeby pan reprezentował tę sprawę. Dla człowieka z pańską indywidualnością i pozycją przyjęcie tego mandatu jest poświęceniem, ale wobec ojczystej korzyści dla naszej sprawy, jaka stąd wypływa, byliśmy i jesteśmy pewni, że pan to poświęcenie zrobi. No i rzeczywiście od października do grudnia 1917 roku wszystkie te kraje, Anglia, Francja, Włochy, Stany,
po prostu przyjmują do wiadomości, że Komitet Narodowy Polski jest oficjalnym reprezentantem Polski. Jak Państwo wiecie, pierwszy rząd, który uformowany został po odzyskaniu niepodległości, to był rząd o takim profilu wyraźnie lewicowym. To budziło niezadowolenie znaczącej części społeczeństwa. Wobec tego alianci, a ich rzecznikiem w tym momencie był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur Balfour, zwrócili się do Paderewskiego z taką sugestią, że gdyby on zechciał być premierem takiego rządu, to z całą pewnością byłby to rząd jedności narodowej. Oczywiście taki pomysł spotkał się z aprobatą, by nie rzec z entuzjazmem Komitetu Narodowego. 26 grudnia 1918 Paderewski przybywa do Poznania. Na następny dzień z hotelu Bazar przemawia. Budzi entuzjazm patriotyczny Wielkopolan, wybucha powstanie wielkopolskie. 31 grudnia zjawia się w Warszawie. Szaleństwo, entuzjazm, radość. Chłopi odczepiają konie od powozu Paderewskich, ciągną ten powóz do hotelu Bristol i z balkonu hotelu Paderewski zwraca się do rodaków. Przyjmujecie mnie z upokarzającą wspaniałością, niby monarchę i wodza narodu, a ja chcę być tylko jego sługą. Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę i zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno, Polska. I temu jednemu służyć będę do śmierci. Żadne stronnictwo z osobna nie odbuduje ojczyzny. Odbudują ją wszyscy, a podstawą główną to robotnik i lud. Niech żyje lud polski i polski robotnik. Niech żyją wszystkie stany w narodzie, zjednoczone i silne wzajemną zgodą i miłością. Kadencja Paderewskiego jako premiera trwała niecały rok. Ale cóż to, proszę Państwa, była za kadencja? Od 17 stycznia 1919 do 3 lutego, 16 dni, wiecie Państwo, ile było posiedzeń rządu? 20 dni. To znaczy, że rząd pracował często dwa razy dziennie. Paderewski spełniał trzy funkcje. Premiera, wtedy nazywanego prezydentem, ministra spraw zagranicznych i delegata Polski na konferencję pokojową w Paryżu. Spraw do załatwienia było multum. Wojsko, granice, sprawy socjalne, system monetarny, ale przede wszystkim uporządkowanie struktury państwa, prawda, najwyższych instytucji państwowych, no i przygotowanie wyborów do Sejmu. Przypominam, 17 stycznia obejmuje Paderewski władzę. Już 10 lutego te wybory zostały przeprowadzone i następuje pierwsze posiedzenie tego Sejmu, a 10 dni później jest już opracowana nowa konstytucja, która wchodzi z dniem ogłoszenia. W takim tempie odradzała się pod przewodnictwem Ignacego Paderewskiego Polska. No i 28 czerwca tego roku on właśnie, artysta, składa podpis pod traktatem wersalskim przywracającym do życia państwo polskie. Proszę Państwa, jest w tym coś symbolicznego. Warto odwołać się do wystąpienia świętego Jana Pawła II w UNESCO, kiedy on mówił o znaczeniu kultury w życiu narodu polskiego, że naród skazany na niebyt, prawda, przetrwał, zachował swoją tożsamość i swoją suwerenność dzięki kulturze. Oczywiście dzięki tym królom ducha, prawda, takim jak Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, no wielu innych, których tu nie wymienię. Ale musimy mieć świadomość, że głosem narodu polskiego, głosem polskiej kultury wobec świata była muzyka. To byli wielcy pianiści. Myśmy wtedy byli imperium pianistyki. To byli tacy pianiści jak Karol Tauslik, jak Leopold Godowski, jak Aleksander Michałowski, jak genialny Józef Hoffmann, później Artur Rubinstein. Ale jedyny wśród nich był właśnie ten Artifex Magnus, ten wielki artysta, ardens patrie servitor, gorliwy sługa ojczyzny. I to właśnie chyba warto było uczynić taki gest, że Polska, która odrodziła się z kultury, tę kropkę nad i stawia z tym podpisem artysta o Polsce. Pragnąłem czynami wyswobodzić ojczyznę. I pół roku, pół wieku później składa podpis pod traktatem wersalskim.
Proszę Państwa, powrót do muzyki to była rzecz właściwie niemożliwa, dlatego że artysta estrady, pianista, to jest taki homo exercens, który wszystko, co osiągnął, osiągnął dzięki ćwiczeniu i dzięki ćwiczeniu zachowuje w stanie gotowości potencjał swojej sztuki. Artur Rubinstein powiedział, ale to jest prawda, chociaż żartobliwie wyrażona. Gdy nie ćwiczę jeden dzień, czują to moje palce. Dwa dni czuję to moje sumienie. A gdy nie ćwiczę trzy dni, czuję to już moja publiczność. A Paderewski na kilka lat zarzucił fortepian po to, żeby służyć ojczyźnie. Więc powrót był niemożliwy. Ale to, co niemożliwe, u Paderewskiego stało się możliwe i trzy lata później w Carnegie Hall w Nowym Jorku następuje triumfalny powrót do muzyki Ignacego Paderewskiego. Jan Sierpiński, wspaniały pianista, pisze. Idzie za nim nowa aureola patrioty i pęd na jego koncerty staje się jeszcze bardziej ekstatyczny. Królowa belgijska Elżbieta jeździ specjalnie na jego paryskie koncerty i pierwsza wstaje w swej loży w chwili pojawienia się mistrza. A Jan Lechoń tak to widział. I wystarczyło nieraz, aby Paderewski pojawił się na estradzie ze swoim dalekim spojrzeniem, lwią czupryną, ze swoim legendarnym białym krawatem, w postawie skromnej, prawie pokornej, raczej jakiegoś barda wiejskiego, aniżeli wielkiego wirtuoza, a publiczność wstaje z miejsc, czcząc w nim sztukę samą, ale też wszystko, co jest w życiu bezinteresowne, szlachetne, wspaniałomyślne, a co w myśli każdego łączyło się z postacią Paderewskiego. Proszę Państwa, my mówimy pianista Monstanu, ale przecież również wielki kompozytor. Symfonia Hamol, Symfonia Polonia, którą w 1903 roku, 40-rocznica powstania styczniowego, składa hołd temu powstaniu, buduje jego wspaniały pomnik. Cudowna symfonia, ale drugiej, trzeciej, czwartej już nie było. Jaka byłaby ta druga, trzecia, czwarta? No wiadomo, że artysta w każdym swoim dziele tworząc, tworzy jak gdyby siebie, potężnieje, prawda? Anna Kamieńska pięknie to wyraziła jednym wersem. Zaczęłam pisać wiersz, w tym samym momencie wiersz zaczął pisać mnie. A jeszcze piękniej wyraził to architekt grecki, inżynier, VI wiek przed naszą erą, Eupalinos. Za każdym razem, gdy zbudowałem świątynię, zbudowałem samego siebie. No więc, gdyby była druga, trzecia, czwarta, piąta, to byłaby jeszcze znakomitsza, ale jej nie było. Tak samo jest tylko jedna opera, Manru. Premiera była wydarzeniem światowym. Porównywano to dzieło operowe Paderewskiego i uważano, że jest na równi z Cyganerią Guccini'ego, z Pajacami Leon Cavalla, z Siegfriedem Wagnera, że właściwie w Pradze entuzjastycznie piszący krytycy mówili, że to jest coś większego niż dzieła Ryszarda Strausa. Proszę Państwa, jak trzeba było kochać ojczyznę, żeby odmówić sobie tej radości, jaką daje twórczość, największej radości dla artysty, żeby ofiarować Polsce te dzieła, które mógł skomponować, dzięki którym mógł sam przerastać siebie, wznosić się coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, po to, ponieważ uważał, że ważniejsze od drugiej, trzeciej symfonii, od drugiej, trzeciej opery jest dobro ojczyzny. To jest też ten dar, który złożył na ołtarzu ojczyzny Ignacy Jan Paderewski, a czego nie wszyscy chyba są świadomi. Kończę. Wybucha II wojna światowa. Paderewski nawołuje do tworzenia Armii Polskiej we Francji. Znowu następuje inauguracyjne posiedzenie tego emigracyjnego parlamentu polskiego na uchodźstwie Rady Narodowej, transmitowane przez Radiofonię Europy, na którym zabiera głos Paderewski, a kilka dni później, 29 stycznia, mówi też przez Radiofonię Europejskie i Amerykańskie, pokazując bezmiar zbrodni na narodzie polskim ze strony hitlerowców. Zdanie podsumowania. Proszę Państwa, jest coś takiego w języku łacińskim istnieje czasownik esse, czyli być, prawda? Sum jestem.
Ale istnieje też czasownik złożony, prosum, znaczy jestem dla. To jest specjalny sposób bycia, właśnie taki sposób bycia, że życie człowieka staje się przede wszystkim darem dla innych. Jestem dla. No oczywiście w przypadku Baderewskiego mógłby powiedzieć pro patria sum, to znaczy jestem dla ojczyzny. Sens mojego bytowania tu, pielgrzymowania na tej ziemi, po tych drogach świata, to jest Polska. To jest dobro mojej ojczyzny. I wobec tego Paderewski stanowi niedościgniony wzór z tym wszystkim, co on zrobił, bo bez jego postaci, bez jego pozycji, bez jego pracy dla Polski, tej pracy trzech dekad, które poprzedzają rok 1918, nie byłoby Polski. Na pewno nie byłoby, bo Ameryka odgrywała główną rolę w Wersalu, w Paryżu. Więc stanowi wzór, jak swobodnie poruszać się może Polak po drogach świata, a także stanowi wzór tego, co określiłem trzema słowami w tytule mojego wystąpienia: Ardens Patrie Servitor, żarliwy sługa ojczyzny. Dziękuję za uwagę.